Jak zacząć zarabiać na swojej własnej stronie internetowej na blogu w 2021 roku? Witam Ciebie serdecznie w kolejnym materiale wideo. Po dosyć bardzo długiej przerwie, to już ponad 3 miesiące, odkąd wrzuciłem ostatni materiał na swój kanał YouTube. Zajęło mi to bardzo dużo czasu, ale pracowałem nad swoją stroną internetową, nad swoim blogiem. Już wszystko działa, także będę miał przyjemność pokazać Tobie owoce mojej pracy w tym materiale wideo. Także jeżeli Ciebie interesuje właśnie ten temat tworzenia stron internetowych, bloga, a przede wszystkim w kontekście tego, jak zacząć na tym zarabiać, zapraszam Ciebie do tego materiału. Zaczynamy! Po wpisaniu w wyszukiwarkę Google mariuszandrzejewski.pl zostaniesz przekierowany na moją stronę internetową. Do góry są dostępne ikonki menu. Przeskroluję sobie tutaj, pokażę Tobie powoli, jak tutaj właśnie się prezentuje moja strona. Jest tu kilka informacji, odnośnik też na mojego bloga, na mój kanał YouTube. Tu jest właśnie informacja, kilka słów o mnie. I na dole taki pasek z dostępnymi moimi adresami social media. Także no, pracowałem nad tą stroną bardzo długo, ponad 2 miesiące. Nie myślałem, że to jest aż tyle pracy potrzebnej do tego, aby stworzyć stronę internetową. Ale zaznaczę tutaj, że nie mam żadnego doświadczenia. To jest moja pierwsza strona w życiu, którą robiłem. Również jest połączona z blogiem. Po kliknięciu w zakładkę blog zostaniesz przekierowany właśnie tutaj na mojego bloga, gdzie znajduje się kilka artykułów. Blog też będzie na bieżąco redagowany. Będę dodawał nowe treści, nowe artykuły o marketingu internetowym, o budowaniu swojej marki osobistej, o reklamie, wszystko to, co wiąże się z marketingiem. Wracając do, w jaki sposób ja właśnie będę zarabiał w swojej stronie internetowej. Pierwszym krokiem, który trzeba wykonać, jest podłączenie swojej strony, swojej domeny internetowej do Google Analytics. Google Analytics jest to darmowe narzędzie od Google'a i w tym narzędziu możesz analizować wszystkie zdarzenia, które odbywają się na Twojej stronie. Jeżeli nie masz jeszcze podłączonej domeny albo jest to Twoja świeża domena, tak samo jak moja, po stworzeniu właśnie tutaj konta w Google Analytics musisz przejść w okienko administracja i tworzysz nową usługę. Zostaniesz poprowadzony przez kilka kroków kreatora i w tym kreatorze po prostu odpowiesz na dane pytania, wpiszesz swoją domenę, swoją stronę internetową. Po kliknięciu tutaj właśnie na ikonkę tego domku zostaniesz przekierowany na stronę główną. W tym momencie możesz widzieć, że odbywało się kilka wejść na moją stronę. To oczywiście były moje wejścia, które widziałeś przed chwilą. Kanały ruchu, czy to są social, czy to są direct, organic search, inne z reklamy. Tutaj też będzie to przedstawione w inny sposób, w sposób bardziej taki jakby graficzny. Mapę całego świata, oczywiście tutaj przeważa Polska, ponieważ swoją stronę internetową będę oczywiście promował tutaj w Polsce. Wszystkie te dane, które przeczytasz tutaj właśnie w narzędziu Google Analytics, możesz wykorzystać do tworzenia swojej reklamy. Także już tutaj będzie troszeczkę mniej pracy, nie musisz zgadywać, tylko będziesz widzieć, że Twoją stronę odwiedzają albo kobiety w przedziale takim i takim wiekowym, albo mężczyźni w takim i takim przedziale wiekowym o takich zainteresowaniach. Także to wszystko będzie właśnie tutaj możliwe do odczytania. Kolejną rzeczą, którą oczywiście trzeba zrobić, żeby zaistnieć w wyszukiwarce Google, jest podłączenie swojej domeny internetowej do narzędzia Google Search Console. Oczywiście jak zarówno jak i Analytics i Google Search Console są to narzędzia darmowe. Natomiast trzeba przejść kilka procesów do tego, aby tą domenę po pierwsze podłączyć i zweryfikować. Bardzo ważną rzeczą jest, aby na samym początku wykupić domenę, adres internetowy u jednego z dostawców i postarać się o to, aby domena posiadała certyfikat SSL.
To jest taka logo takiej kłódki, jest to specjalny kod szyfrowania Twojej domeny, potwierdzający to, że domena jest odpowiednio zabezpieczona. W tym momencie podpinasz tą domenę do Google Search Console. Też musisz pobrać specjalny kod, który dostajesz właśnie od Google Search Console i ten kod musisz wkleić na swoją stronę internetową. Czy korzystasz z WordPressa, czy z innych kreatorów strony internetowej, zasada jest taka sama. Ja korzystam z platformy marketingu internetowego Builderall, na której jest dostępne narzędzie Cheetah Website Builder. Jest to narzędzie, na którym zbudowałem zarówno swoją stronę internetową, jak i bloga. Widzisz teraz menu główne narzędzia Cheetah Website Builder i ja teraz sobie wejdę do mojej strony internetowej. Mam coś takiego jak Script Settings. W tym miejscu wklejam wszystkie kody, jeżeli chodzi o Google Analytics, jeżeli chodzi o Google Search Console, czy o Pixel Facebooka. I już w tym momencie te kody działają. Po uzyskaniu tego kodu od Google Search Console musisz poprosić o zindeksowanie, potrwa to kilka minut lub jeden dzień albo dwa. Tutaj będziesz mieć dostępne informacje odnośnie wyświetlenia Twojej strony internetowej w wyszukiwarce Google, czyli łączna liczba kliknięć, wyświetleń, średnia liczba wyświetleń Twojej strony w wyszukiwarce, no i oczywiście pozycja, którą Twoja witryna zajmuje w wyszukiwarce Google. Kolejnym krokiem, który możesz zrobić, aby podnieść wiarygodność Twojej strony internetowej, a przede wszystkim też zacząć zarabiać, jest aplikowanie do programu Google AdSense. Polega na zarobieniu na wyświetleniu reklam. Jeżeli przejdziemy na moją stronę internetową, po załadowaniu się strony możesz zobaczyć, że tutaj na samej górze znajduje się baner reklamowy. Są to reklamy typu display. W zależności to, jakie treści oglądasz Ty w internecie, takie reklamy będą się wyświetlać Tobie, jeżeli wejdziesz na moją stronę internetową. Ja zostałem zaakceptowany do programu partnerskiego Google AdSense. Musisz po pierwsze mieć jakąś treść, jakąś wartość na swojej stronie internetowej. To nie może być strona internetowa, która po prostu będzie miała 4 czy 3 zdania na krzyż. Musisz mieć pewien content, dawać pewną wartość, informacje, odnośniki. Tutaj jest odnośnik na mojego bloga. Tutaj znajduje się też przekierowanie na mój kanał YouTube. Jest to sygnał też dla Google, że na mojej stronie znajdują się treści. Mam również bloga. I swojego bloga też możesz monetyzować w ten sposób, że umieścić właśnie tutaj swoją reklamę albo skontaktuje się ktoś, komu będzie zależało na tym, aby wyświetlić swoją reklamę na Twoim blogu. W tym momencie wklej w tym miejscu stosowny baner, zdjęcie, odnośnik na stronę reklamodawcy i to Ty już będziesz negocjował stawki po prostu, a nie przez pośrednika, jakim jest po prostu Google. Także sposobów na zarabianie na stronie internetowej, na blogu jest naprawdę kilka. Ja tutaj w tym odcinku chcę Ci pokazać, co ja zrobiłem na swojej stronie internetowej, w jaki sposób ja będę wykorzystywał to do monetyzacji, do zarabiania. Oczywiście jestem na samym początku, mam świadomość tego, że droga jest przede mną bardzo długa, ponieważ muszę też zadbać o SEO, o pozycjonowanie swoich artykułów, o pozycjonowanie swojej strony internetowej. To wszystko pokażę Tobie, w jaki sposób ja to będę robił, jaką mam strategię, jakie będzie ona przynosiła korzyści. Kolejną rzeczą, którą możesz zrobić, aby jeszcze bardziej zbudować wiarygodność swojej strony internetowej, jest po prostu zrobienie reklamy. Ja też taką reklamę zrobiłem w Google Ads. Jest to moja pierwsza reklama mojej strony internetowej na odpowiednie słowa kluczowe. Te słowa kluczowe znajdują się tutaj. Także ta reklama, jak możesz zobaczyć, tutaj jest jeszcze w stanie nauki. Reklama została zaakceptowana. Mam jeszcze 4 dni, jeżeli chodzi o naukę tej reklamy. Jak na razie wyświetleń nie mam żadnych. Budżet mam 5 zł dziennie. Wiem, że to nie jest jakaś ogromna stawka. Chcę zobaczyć po prostu, jak to wygląda. Jeżeli nie będę miał żadnych wyświetleń przez najbliższe kilka dni albo po zakończeniu fazy nauki,
tej reklamy, bo zarówno w Google Ads, jak i na Facebooku na samym początku reklama przechodzi fazę uczenia. To znaczy, że algorytmy zarówno Google'a i Facebooka muszą się nauczyć Twojej reklamy do tego, aby ją dalej optymalizować pod względem wyświetleń i tego, jak w ogóle Twoja reklama działa na użytkowników. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo, że wytrwałeś do końca tego odcinka. Jeśli Ci się podobało, daj proszę łapkę w górę, napisz jakikolwiek komentarz, to pomoże algorytmom YouTube'a wypozycjonować ten film troszeczkę wyżej. Będę potrzebował tej pomocy, bo no przez ostatnie 3 miesiące nic nie nagrywałem, także moje rankingi troszeczkę zeszły na dół. Widzimy się w następnym materiale. To wszystko na dzisiaj. Cześć!